Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Keeper! Jezu, jak akcentuję znów. Ja nie wiem, to Keeper jakoś tak mi wchodzi w gardło dosyć mocno. No dobra, mamy tą cegłę ze ściany kościoła, której jeszcze nie wyniosłem, nie wiem czemu. Mamy również dzień siódmy, czyli dzień dzisiejszej mszy. Delikatnie przyspieszyłem to, tak jak widać. Tavern Upgrade Bonus. O, sporo. Porusieńko. Zobaczymy, ile ta zgiełka nam jeszcze tutaj wrzuci. Pewnie ze 4. 1? Jaka dupa. Ja czegoś nie oddałem jeszcze? Czy to są wszystkie rzeczy? Nie, no wyglądają, że są wszystkie. Wygląda, że to są wszystkie rzeczy. Szkoda, bo myślałem, że jeszcze więcej tego będziemy mieć, no ale niestety nie. 81 jakości towarny to jest max. Trochę dziwna liczba. Delikatnie mi tu nie pasuje, no ale... Cóż, tak widocznie musi być. Okej. Okay. Stoły do towarny już mamy, tu wszystko mamy. Cmenter, festa na razie nie będziemy robić. Nic z tych rzeczy też nie będziemy robić. Zobaczmy jeszcze w obozie uchodźców, czy nam delikatnie to poskoczyło. Bo jak widzicie, no ja troszeczkę to przyspieszyłem. Żeby mieć to już z głowy. Dobra. Teorii... Mógłbym coś zrobić. Nie, nie mogę nic zrobić. Miejsce pracy grabarki to jest niestety 12 szczęścia. Ja tego jeszcze nie mam. Czy mam modlitwę? Mam modlitwę, tylko to jest rutynowa modlitwa. Czy ja cały czas jechałem na rutynowej modlitwie zamiast tej lepszej? No na to wychodzi. To nie jest ta modlitwa. Ja jechałem na zwykłej modlitwie, dlatego tak mało. Dlatego tak mało. Ja nie zauważyłem tego po prostu. No oczywiście, ja jechałem na tej słabej modlitwie. I miałem nawet 15 wazonów, co jest śmieszne. Ja już je zrobiłem. Ja to jestem czasem naprawdę dziwny. Dobra. W temacie katedry mam zaproszenie, przyjęte zaproszenie. Okej, rozpocznij ceremonię. Zarządca królewskiej kuchni przyjął zaproszenie. Świetnie. Rozpocznijmy zatem ceremonię. Najpierw poczekajmy na naszego ważnego gościa. Idzie kupiec. Witaj, bracie. Witaj. Przyszedłem na ceremonię i jestem nowym zarządcą królewskiej kuchni. Ja tylko... Cieszę się, że ci się udało. Musimy zaczynać, wasza świątobliwość. Och, ależ się stresuję. To tylko długa ceremonia. Nie, mówię moim bracie. Dopiero teraz rozumiem, jak bardzo mi go brakowało. Umiłowani, przybyliśmy tu, by modlić się o wodę dla miasta. Tak, a także modlić się za nasze rodziny. Tylko one pozwalają nam przetrwać w tym okrutnym świecie. Z ich pomocą damy nawet radę straszliwej suszy. Przypomnijcie więc nasze... wasze dawne urazy. Wybaczajcie sobie nawzajem. I módlcie się o wodę. A tak, jasne. I módlcie się o wodę. Cóż za wspaniała przemowa. Muszę przeprosić mamę. Na pewno będzie lała jak z cebra. Bracie. Tak, bracie. Tak się cieszę z twojego sukcesu. Nie, to ja się tu cieszę. Tak bardzo się cieszę. Spójrz, co zdołaliśmy osiągnąć. Nasi rodzice byliby tacy dumni. No dobra, to ja zostawię was samych. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Niesamowicie nam pomogłeś. Nadal potrzebujesz mojego lustra? Tak. Dobrze, weź się zatem. Możesz wziąć też mój widelec. Chodźmy, mamy mnóstwo do przegadania. Jasne, opowiem ci o mojej podróży. Tam. Lepiej porozmawiajmy o przyszłości. Myślałem, że coś jeszcze wrzuci może, ale nie. Dziady jedne. Dobra, tu mamy wszystko gotowe. Ktoś się chce jeszcze pomodlić z tego, co widzę. Oczywiście go obsłużmy. No i mamy katedrę. Mamy Le Catedrą. Le Catedrą. Jak to wygląda? Kamienny ołtarz możemy nawet zrobić.
Uhuhu. No można by było się jeszcze pobawić w takie rzeczy. Konfesjonały dwójka też by się przydało porobić. To widzę, że dużo, dużo rzeczy można porobić jeszcze. Dużo, mnóstwo można porobić rzeczy. Ale to już zrobimy po prostu. Być może na jakimś streamie. Ja te streamy wam obiecuję non stop i jak zwykle nic z tego nie wychodzi, no ale czasem tak bywa. Czasem tak bywa. Dobra, no to tu już mamy gotowe. W teorii możemy już zrobić wszystko. Chyba już możemy zrobić wszystko. Więc tak, wzgórze wiedźm, idźmy na górę i zobaczmy, co jeszcze potrzebujemy do tego. Węgielek. Węgielek to no problem, również go gdzieś tu mamy. No jest. Wiecznie płonący węgiel oraz obsydian. Ale obsydian jakoś nam się nie przydał ani razu. Dobra, wzgórze wiedźmy. I dokończmy nasz teleport. Wszystko gotowe. Ale co teraz? Jak otworzyć portal? Zamierzasz odejść? Muszę wracać do ukochanej. Aż ściska mnie w gardle. Będę tęsknił. Ja też. Smutne. Ten portal nie służy tylko do podróżowania. Może też spełniać twoje życzenie. Ale strzeż się. Strzeż się, co powiesz. Obędzie się bez kolejnego wielkiego wybuchu. Witaj, przyjacielu, próbowałem by się pożegnać. Tak czy inaczej, nie działa. Skąd wiedzieliście? Cóż, zostaliśmy wygnani z miasta. Dwóch braci, jeden na dworze króla, drugi będący wysoko postawionym klerykiem. Nie uszło to uwadze Rady Królewskiej. Udaliśmy się do karczmy, a Laurentemu coś zaświtało, żeby cię tutaj odszukać. Zanim jednak odeszliśmy, ekshumowaliśmy połowę mieszkańców miasta. A teraz jedynym pełnoprawnym kościołem jest ten przy cmentarzu. Jakby nie patrzeć, ktoś musi zająć się nim i ogrodem. Symbole się rozświetliły. Dita, Harward. Ledwie odszliśmy z miasta. Lord Commander zrobił co w jego mocy, żeby nas pomówić. Prawdę powiedziawszy, w mieście wydarzyło się tyle złego, że ulica zaczęła szukać winnych. Umarli zmartwychwstają. Lord Inquisitor został oskarżony o przewodzenie kultowi. To straszny czas. Biskup ekskomunikował miasto. Prosili się o to. Udamy się do latarni. Może uda się nam skontaktować z Wagnerem. A nie mówiłem, że to będzie? Widzę, że opuszczasz nas, przyjacielu. Tak, mój panie. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Klątwa nabiera na sile. Nie zdołamy jej zatrzymać. Może być już za późno. Powinienem się cieszyć, ale jakoś nie potrafię. Zatrzymamy się tutaj i spróbujemy odbudować nasz stary dom. To święte miejsce, które oprze się klątwie. Przed nami niezwykłe czasy. Wszystko się zmieni. Modlę się o nasze bezpieczeństwo. Działa! Nareszcie! Moje życzenie się spełniło. Będę z ukochaną. Kochanie! Najdroższa! To tu troszeczkę wyszło na opak. To ona przyszła do nas, nie my do niej. Użyjemy twojej chustki. To jedyne, co mamy z naszego świata. Może wehikuł nam wyjaśni, co właściwie się wydarzyło. Wciąż nie rozumiem, kochany. Miałem nadzieję, że będziesz w stanie mi wszystko wytłumaczyć. Czy to inny świat, czy iluzja? A może życie pośmiertne? Ponieważ nic nie pamiętasz. Musimy wykorzystać ostatnią szansę, by poznać prawdę. ...23/6. Gary to nasza czaszka. Zmietek. Co się stało? Gdzie się wszystko podziało? Spokojnie. Otworzyłeś nową kartę swojego życia. Czeka cię cały nowy rozdział. Tak właściwie to dwa.
Trzeba oddzielić ziarno od plew. Co? Co się stało? To tylko środek ostrożności, na wypadek porażki. Co jest? Gadaj natychmiast, kim jesteś i co się tu dzieje? Cóż, spróbuj sam do tego dojść, mój niepobudliwy przyjacielu. Miasto na ciebie czeka. Nie rozumiem. Nie musisz. Jak doliczę do trzech, wszystko zapomnisz. Trzy. Co się stało? Gdzie się wszystko podziało? Spokojnie. Otworzyłeś tylko nową kartę swojego życia. Czeka cię cały nowy rozdział. Ale ja muszę wracać do domu. Mogę wrócić do domu? Zawsze jest sposób, żeby wrócić do domu. Zobaczmy. Twoim nowym domem jest cmentarz. Czy to znaczy, że nie żyje? To znaczy, że jesteś teraz grabarzem. Czyli on nas zduplikował. On nas zduplikował. Ale jak to? No i moi drodzy, mamy koniec gry. Teoretycznie jest to koniec gry. Tylko teraz się zastanawiam, co mam z tym faktem zrobić. Bo, no tak, mam 11 minut nagrania. To jest za krótko, znacznie za krótko. Mamy jeszcze do zrobienia jedno całe DLC, plus dokończenie DLC z naszym obozem uchodźców. Ja sobie to szybko pominę. Zobaczę, gdzie mnie w ogóle tutaj cofnie. Zobaczmy, gdzie mnie tutaj cofnęło. O? Dobra, tylko coś się tu pochrzeniło, moim zdaniem. Tak, ogarnęło nam troszeczkę w inny sposób. Cofnęło mnie do pierwszego save'a. No bardzo ciekawe. Dobra, no to myślę, że wiemy już, jakie jest zakończenie. To jest w sumie to, co nam powiedzieli na samym początku, czyli... Znaczy na samym początku, może nie na samym początku, tylko w naszym DLC pierwszym z tymi uchodźcami. Tam było powiedziane, że oni nas już spotkali. Spotkali nas w mieście. Tylko co my robimy w tym mieście, cholera jasna? I czemu się zbugowało to? Czemu ja mam taki ekran dziwny? Jezu. Naprawdę się popierdzieliło? Nie mówcie. 49,5 dnia. Może tu będzie niezbugowane. Nadal jest pobugowane. Fuck me. Nie wiem czemu. Być może coś się porąbało z tym. Kliknę Alt F4, więc możecie przez chwilę nic nie widzieć. Dobra, moi drodzy, lekkie cięcie tutaj musiało nastąpić. Bo widzieliście, że mieliśmy delikatnie ekran rozpieprzony. W ogóle jakieś takie dziwne spadki FPS-ów. Nie wiem czemu. Nie mam pojęcia czemu. Dobra, czyli tak, musimy powtórzyć to, co było do tej pory. Czyli idziemy na cmentarz. Idziemy na cmentarz. Zrobimy sobie to już, wiecie, do końca. W sensie, żebyśmy mieli katedrę i tym podobne. Nic nam już nie jest potrzebne, teoretycznie stąd. Rozpocznij ceremonię, bla 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 bla. Dobra, dobra, to oczywiście sobie zeskipujemy. Idzie nasz oczywiście kupiec. Panie kupcu, rusz pan dupę. Ruchy, ruchy, kluchy. Jak on dziwnie chodzi. Dobra, no pogadaliśmy sobie delikatnie. Więc tak, dzisiaj będę chciał jeszcze dokończyć z pewnością obóz uchodźców. Myślę, że damy radę to ukończyć dzisiaj. W razie czego będę skipował po prostu. Dobra. Zobaczcie, to takie delikatne cięcia w mojej mowie, aczkolwiek piję sobie kawkę. Mnie trzecią dzisiaj, ale... No. Ja jestem kawoszem. Przynajmniej kawoszem z ekspresu, bo... Tak to... Niby kawę piję, czy piłem, a teraz w sumie... Piłem ekspres, czy piłem już go ze 4 miesiące temu. I od tamtej pory nie mogę się w ogóle przemóc do zwykłej takiej kawy, czy sypanej, czy rozpuszczalnej. A ta kawa to jest po prostu... O Jezu. Nie ma porównania. No dobra, nasze bractwo się tu pogodziło. Moglibyśmy już skończyć teoretycznie grę. Oczywiście jeszcze nie chcę tego robić. Nie chcę tego robić, tylko tak, teraz okazuje się, co nam było potrzebne. A konkretnie, lusterko, to i wiecznie płonący węgiel.
Nie wiem, do czego to dalej może służyć. Typu rzeczy takie jak na przykład rzadki sztylet. Obsydian, do czego to jest? Nie wiem. Tak samo oko wiedźmaka czy szczęka wampira. Nie pamiętam, gdzie możemy to sobie ogarnąć. Ale dobra, chodźmy na razie do może obozu uchodźców. Teraz to już nie mam nic do gadania. 922. To potrzebowaliśmy chyba 12, tak? Tak. Czy my mamy jeszcze z naszym koleżką tutaj coś do pogadania? Czy mamy coś w ogóle mu do zrobienia? Bo tak, musisz wrócić do domu do ukochanej, to jest już skończone. Portal też skończony. Stwórz duchowy laser też skończony. Stwórz pogański amulet, aby przywołać ducha. To musimy skończyć. Garbarka, zbuduj dla niej warsztat garbarski, tak. I reszta już jest chyba git. Reszta już jest chyba git z tego, co widzę. Myślałem, że bardziej jeszcze sobie typu ogarniamy z nimi, ale chyba nie. Markis nie ma już żadnego interesu chyba. Tutaj budowę obozu, słucham. Aha. Czyli no nic już tu nie mamy. Dobra. Musimy stworzyć ten amulet. Tylko amulet pewnie robi się w miejscu... Dobra, zagramy jakieś dziwne ścinki, widzicie? I co, pa? Nie wiem czemu. Biżuteria. Jak stworzyć ten cholerny amulet? Jak go stworzyć? Serio, ta gra jakoś tak dziwnie się ścina i zaczyna mnie to irytować. Nie wiem czemu. Nie mam pojęcia czemu. Co pamiętam, że był amulet do zrobienia z flaków chyba. Ale szukam nadal, gdzie to mogę zrobić. Gwoździe? Serio? Czegoś takiego muszę gwoździe zrobić? No żartujecie sobie teraz ze mnie? No tu nic nie widzę. No jeszcze tylko tak naprawdę w naszym warsztacie alchemicznym myślę, że możemy coś zrobić. Też niekoniecznie. To są tylko takie zwykłe rzeczorki. Dobra, widzę, że jakieś pypki jeszcze są, no, ale tych pypków już nie potrzebujemy. To już jest dla nas zbędne. To już jest w sumie całkowicie dla nas zbędne i niepotrzebne. Te pipki to już sobie zbieramy tak po prostu, bo je mamy. Mamy, bo mamy, nie? O tak. Tu też nie możemy zrobić. No tutaj te zwłoki to w ogóle już są wywalone, jak nie wiem. Tu do skrzyżania, nie, no nie wiem gdzie to zrobić, kurde. Stwórz amulet. Stwórz pogański amulet, aby przywołać ducha. Gdzie? Gdzie ja go mogę stworzyć? Pogański amulet. Na kowadle? Jeszcze tu mam w sumie taki pomysł, tylko żeby na kowadle zobaczyć. Też nie. To ja nie wiem. Zupełnie naprawdę nie wiem, gdzie to możemy stworzyć. Może gdzieś tu? W ogóle od kogo to mamy? Nie wiem, czy nie mamy odmietka akurat powiedzianego. Kostnica, kostnica. Jeszcze miejsce do przebywania może nam powiedzieć co nieco. Odejdź. Miejsce składania ofiary. Jeszcze tu w teorii coś może być. Czaszki w kolumnie też, nie? To naprawdę nie wiem. Dobra, moi drodzy, ja do was zaraz wrócę. Ogarnę sobie dokładnie co i jak. Z nim sobie już nie pogadamy w sumie. Ta szafka tylko i wyłącznie. Dobra, wrócę do was na chwilkę. Okej, już wiem co jest nam potrzebne i gdzie to znajdziemy w razie czego. Oczywiście nie obyło się bez zaglądania w wiki, więc no, oszczędzę wam po niektórych rzeczy. Wiem nawet co potrzebujemy, więc luzik, buzik, arbuzik. A więc, potrzebujemy do tego jelitek. Jelitkę mamy, więc spoczy. Potrzebujemy do tego biwaksu, czyli tego. Jedna sztuka.
I robi się to wszystko tutaj. Musimy dokończyć papier, bo zaczęliśmy papier i oczywiście dupa. Dupa blada. Zróbmy to na szybko i zaraz to ogarniemy. Dodatkowo wiem już, czym są nasze owe perki nieodkryte, które mamy w pierwszej przegródce. Ale w sumie, czy ja mam to mówić? Chyba nie. Ja wam to po prostu za chwilę pokażę, jak nam się załaduje. Jak nam się załaduje szczęście naszych uchodźców. Co w niedługim czasie, mam nadzieję, się stanie. Więc tak, wiem do czego to jest i wiem co i jak mamy zrobić. Więc moi drodzy, no dzisiaj postaramy się skończyć oczywiście tą część z tymi uchodźcami. Zostanie nam jeszcze oczywiście Better Save Soul, coś takiego. Czyli to DLC z tymi duszami. Nie mam pojęcia czego się spodziewać w tym DLC. Tylko mam wrażenie, że jak my zaczniemy to DLC, to będzie potem problem z tym. Bo znów będziemy długo czekać na wszystko. To jest na amulecik, dobra. Znów będziemy na to czekać nie wiadomo ile. Te dni lecą jak lecą. Szkoda, że nie ma jakiegoś przyspieszenia, no. Dobra, zostawmy sobie wszystkie rzeczorki, które są nam niepotrzebne. Wiem, że zrobię syf. Ale cóż, tak czasem bywa. Zostawimy sobie to tutaj. Nam jest niepotrzebne, to też nie. Też nie. To jest potrzebne. Cegła ze ściany kościoła, to trzeba byłoby odnieść w końcu. Tutaj papier niech sobie będzie, pszczółki też. I to też. Wszystko? Wszystko. Oczywiście pójdziemy jeszcze do ukochanego domku po jedzonko, które tutaj jest. Pójdziemy do gadającej czachy. I ukończymy sobie tą gablotkę, którą zrobiliśmy już wcześniej. Dobra, 81. Kasiorkę zabieramy. No i kochani, idziemy na 8 piętro. Idziemy trochę powalczyć. Akurat 20 minut no to mamy. Przespaliśmy się minimalnie. I teraz idziemy do miejsca składania ofiary. Muszę zobaczyć, ile mi tam w ogóle zostało tego wszystkiego. Jesteśmy dopiero w 5. To może być trochę dużo. Ja wszystko mam kupione, no mam niby. A czy mogę użyć tego amuletu? Też nie. Mamy niebieskie slimy. Dałoby się jakiś taki większy movement speed do tego wszystkiego. Widzę, że to też nie jest takie hop siup na krowę i tyle gotowe. No. No. Poszło. Trochę tego HP-ka leci. Półki na książki nam są niepotrzebne. W ogóle ja chyba już nawet nie będę zaglądał tutaj nic. Dziwnie za nami leci to wszystko. Nie wiem, czy te lochy w ogóle są przydatne nam tutaj. No, musimy na pewno tego questa wykonać. Oj, nie wiem, czy się nie wybrałem z motyką na księżyc pod tym względem. Być może przydałoby się zrobić też potki, albo je kupić przedmiot Kotyldy. Może to nie byłby głupi pomysł. Zresztą mamy coraz mniej HP. Mniej wszystkiego w sumie. No, zdech pies. Co my tu mamy? Srebro? Srebrny samorodek. No to akurat z przyjemnością sobie zbiorę. Oczywica złom cebula. Irytuje mnie ten proszek, który tam lata sobie po lewej stronie. Ojej. Bardzo mi przypomina Stardew Valley, które sobie teraz przechodzę powoli. Kubeł z krwią. Useless kubeł z krwią. Udało ci się ukończyć piąty poziom lochu. Idziemy dalej oczywiście. Mikstura lecznicza, o. No jednak się opłaca rozwalać te bzony. Inny. No, ten mnie zaczął irytować. Rozwalam te bzony właśnie z myślą, że być może uda nam się znaleźć jeszcze kilka potek. No.
Zabity. Mogą być ciężkie te moby. Lajmy może nie, ale reszta może być irytująca. Dobra. Wow, ale mi dupsko skopały. Leżysz, psie. Ale mi dupeczkę skopały. Ja już musiałem potki użyć. No niedobrze. Niedobrze. Może być to ciężkie. No nie jestem dobry w takich grach. Gdzie muszę bardzo się... Muszę być bardzo ostrożny pod tym względem. No. Kurde. One jeszcze uciekają. Dziady jedne. Dobra. A kto umarł? Ten nie żyje. Czuję się, jakbym polował na FMS-a w Metinie 2. Boże, jaka to jest stara gra. Ciekawe, czy w ogóle ktoś kojarzy Metina. Z was. Wiecie, ile ja życia spędziłem w tej grze? O kurde. Metin 2. Kiedyś to były gry. Teraz już nie ma gier. Teraz są Graveyard Keepery. Nie no, oczywiście to nie jest zła gra. Nie jest zła gra, to już taki żarcik, kosmonaucik z mojej strony. Bo na przykład Metin 2 dla mnie, patrząc na tą grę z perspektywy czasu, no to była bardzo do dupy gra. Żeby nie powiedzieć, paskudna, koszmarna i nie wiadomo co jeszcze. O Jezu, jak to ma DPS-y. Op. Ole. Jakieś inne cholery. Czekaj. Pięknie walnięte wszystkie, ale chyba się cofnę od razu po tym stage'u. Z tego powodu, że mam mało życia. Może być nieciekawie. Czy ja mogę dać na dół? Mogę. Dobra, to już jest nie wiadomo który poziom. 7 chyba, tak? Tak, 7 poziom. Nie mogę tutaj tego użyć? Czekaj, co? Jak to? Jak? Idziemy kupić cepotek od zarąbania. Mogę użyć tego tak? Mogę. Ukochany domek. Chcę iść do pracowni alchemicznej. Kolejne zwłoki, których nie mam czasu oporządzać. Proszę, to w sumie gdzie indziej by się przydało położyć, no ale... Nie chcę mi się tego rozdzielać. Ten leniwą dupą. I tak to czasem bywa. Jak tu gdzie zostawiam kamień? Gdzie jest kamień? Tu jest kamień. Ziemię weźmy. Tylko nie wiem, czy nie jest noc przypadkiem. Nie, jeszcze nie. Rotyldo. O grabarzach. O, Krutyldo, znałeś któregoś z poprzednich grabarzy? Niech to pomyślę, skarbie. Pamiętam chyba trzeciego. Był uroczy, rycerski, taki mądry. A te okulary. Oret. O. Znajdywał przewspaniałe lekarstwo na moją rwę kulszową i nadciśnienie. W zamian nauczyłam go, jak wskrzeszać martwych. O. No dobra. Okulary i tym podobne. I nadal jest Gary po prawej stronie. No dobra, tylko widzę, że nam cały czas to powtarza wszystko. Trzeci grabarz. Nauczyli go ogólnie wskrzeszać martwych. Nie pamiętam, który to był. Dobra, handluj. Chcę od ciebie kupić potki. Masz potki, moja droga Krotyldo? Mikstura leczenia, masz. No i gitara. O to mi chodziło. Prześpijmy się troszeczkę. Myślę, że nam się to przyda, wyleczyć nasze bolączki. A przy okazji troszeczkę energii. Dobra, wszystko czy nie wszystko? Same HP nam się leczy. Dobra.
Czuję się świeżo. Lecimy oczywiście standardowo do miejsca składania ofiary, no i lecimy na 8 poziom. Wydaje mi się, że ten ending, który do tej pory przeszliśmy, ten pierwszy, to nie jest jedyny ending. Takie mam wrażenie, nie wiem czemu. Wydaje mi się, że jeszcze możemy coś odkryć w tej grze. O, nowy typ moba. Uciekający, walący innymi rzeczami. O! Pajęcza sieć! Tego przedmiotu nie pamiętam, żeśmy mieli kilkolwiek. Nie pamiętam, żebyśmy mieli taki przedmiot. Dobra. Pykło. Pająki mogą być nieciekawe, ale do czego służy pajęczyna? Bo z pajęczyny researchu nie mieliśmy. Dobra, leż. Glebę! Dobrze, te pająki są w miarę słabe. Dobra, zdech pies. I już muszę użyć potki. No w sumie trochę chyba zrobiłem overheal, ale okej. Nie szkodzi. Nie szkodzi. A, zdechło mi to. Wykopmy sobie to sreberko. Już nie wiem po co, ale... Dają to bierzemy, nie? Dają, to bierzemy. Dobra, tutaj widzę, że już zbytnio nie mamy innego przejścia chyba. Chociaż może jest. To możemy zniszczyć? Możemy. Opoły nam niepotrzebne. Już nie mam miejsca, what? Ile śmieci nam tu dają? Jest mikstura lecznicza przynajmniej. Wydaje mi się, że tutaj również musimy wszystkie moby wytłuc na Johnie. Moje życie i tak trafia na wyjście jak ostatnie. Ooo, blisko było. Blisko było, no właśnie, trafię, mówiłem, na wyjście w ostatnim miejscu, które odwiedzę. Nic nowego. Nic nowego. Żeby troszeczkę coś przekąśmy. To było to miejsce? To, oczywiście, że to. To jest ogólnie spoko miejscówka na zdobywanie tych materiałów alchemicznych, tylko... Tylko już nam w tej chwili one nie są zbyt niepotrzebne. Tutaj weźmy. Tamka buraczka. I to jest chyba 8 poziom, ten na który czekaliśmy. O nie, to wybucha! To wybucha! Pucha, pucha, to wybucha! Zniszcz to, zniszcz to i zniszcz to. No i znowu mało życia. Wybuchło, wybuchło. No, dobra, mam cię. Uole! Tu się pobogowały przedmioty, z tego co widzę. To chyba na dwa. Są w innym wymiarze. Są w innym wymiarze. No, dwa zdechły. No, to też walnięte. I kolejny przedmiot się zbugował. A jednak nie. Nie lubię, jak w grach o takiej tematyce dają nam właśnie taką walkę, bo nie oszukujmy się, ale ta walka nie jest dopracowana jakoś super. Zaraz jeszcze umrę, świetnie. Nie jest to jakieś też nagminnie trudne, nie jest to też jakoś najbardziej interesujące. No i już czyścisz moby. No, posiadało to. Zobaczymy, czy musimy wszystkie moby wytłuc. Być może nie. A, jednak muszę wszystko wytłuc. Niedobrze. Będziemy teraz huk wie ile szukać tego wszystkiego. Dobrze, mamy przynajmniej ten miecz lepszy, nie musimy się tak z tym
Dała Tyson bawić, nie wiadomo ile. Co to jest? Diamenty! Minecraft! Idziemy dalej. Kolejne ciało. Nie wiem już które. Tam sobie leży. Leżakuje. Dobra. Siadło. Kolejne siadło. I znów zaraz kurde padnę, no. Dobra. To mamy. Tego nie bierzemy. Nam już takie rzeczy nie są potrzebne w żaden sposób. To już wszystko. Ja już mogę wyjść. Tak. Jeżeli mi to przeszkadzało, nieproszony gościu, ale dlaczego przyniosłeś to... coś tutaj? Cześć. O, można myśli amulet. Służy do przyciągania duchów i... Amulet? Nie, żeby miało to jakieś znaczenie, ale widzę tylko obrzydliwą mieszaninę wosków, włosów i ludzkiego mięsa. Gdybym wciąż żył, to wybuchłbym śmiechem, ale emocje są mi teraz obce. Może zmieńmy temat. Potrzebuję odrobiny pomocy. Okazywanie pomocy kłóci się z moją filozofią progresywnego ignorowania. W skrócie, polega ona na tym, że nie dbam o nic i gardzę wszystkim. Mógłbym znaleźć twoją nogę i przynieść ją, jeśli mi pomożesz. Nie wierzę ci. Nie potrafisz nawet wyobrazić sobie moich nieobecnych, lecz bolesnych cierpień. Jak każdy o dwóch nogach, a w razie gdybyś nie dosłyszał, powtarzam. Nie obchodzi mnie to. Jaki dziwak. Ale znam kogoś z jedną nogą. Kto może tu pomóc? Kto? Pasterz, o. No dobra, to wyjdźmy. Idźmy do martwego kunia, chociaż pasterza już tu nie ma, unia. Tu jest pasterz. Pasterzu, kanclerzu. Gdzie był pasterz? Tu? Nie, tu był Kosmo. Dobra, nie ma go już. Trudno. Czy obóz uchodźców się już nam tutaj ogarnął? 12 na 12, zobaczymy co potrzebujemy do wybudowania kolejnego miejsca grabarza. Boże. 10 desek, 16 gwoździ. Plus. Luz, blues i orzeczki. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dużo mamy tutaj tych pyłków. Pyłki sobie tu zaniesiemy, bo tu nawet chyba występują. Prawda czy nieprawda? Ano prawda. Te pyłki są nam zbędne, co sobie tu je powkładamy. Chyba takie rzeczy jak... jakieś tam różne skrzydła, czy na przykład, nie wiem, pajęczyna. Jak sobie to sobie weźmiemy do domu, do góry? Coś mi tu jest potrzebne z tego? Chyba nie. Tego w sumie chyba też nie. Dobra, to tak. 10 desek. 10 desek akurat mamy, bez problemu. I 16 gwoździ. Gwoździe sobie muszę już sam zrobić. Tam gwoździe chyba były, cholercia, ale nie wiem. To nie problem. To nie jest problem jakikolwiek. Dobra. Łobuz uchodźców. Miejsce pracy garbarki. To ma być tu. Mamy chyba komplet. Odblokujemy sobie za chwilę kolejne perki. Właśnie o tym wam na początku mówiłem, że wiem co to są za perki. Ło, jaki lag. Garbarka. Jest tutaj garbarka? Czy oni śpią wszyscy? Pewno śpią. Oczywiście, że śpią. No to i my się prześpimy. To są zombie w lesu. Przepraszam, że ktoś nam parował na chatę, nie wiem, chce zabić, ubić. Czuję się świeżo. Na razie nas nie interere, nie kici. Musimy jeszcze przemedytować to trochę. Mogłem to zrobić. Ale nie zrobiłem.
No powoli chyba będziemy musieli odcinek kończyć. Obóz uchodźców. Pani Garbarko. Jest Garbarka. Gerberka. Mam 50% zniżki dla ich wizytorów. Niech ich szlak. Nie zasługują nawet na 10. Zbudowałem warsztat, o który prosiłaś. Czy jest coś jeszcze, co mógłbym dla ciebie zrobić? Bardzo dziękuję. Nie zacznij mi prosić cię o coś więcej, ale rzeczywiście czegoś mi potrzeba. Mój syn napisał w liście, że rusza ze swoimi przyjaciółmi do lasu. Zamierzają rabować bogatych i przekazywać skradzione pieniądze biednym. Ale potrzebują specjalnych strojów. Do ochrony przed komarami i strzałami wroga. I do podrywania dziewczyn też. Postanowiłam zrobić te stroje ze skóry wymoczonych w krowim mleku i żółtkach jajek. Mam już wystarczająco dużo skóry. Gdybyś był tak dobry i zbudował dla mnie gospodarstwo hodowlane. Gospodarstwo hodowlane? To nie byle co. Wiem, ale w zamian sprzedam ci moje najlepsze torby. Takie, jakich używa arystokracja w mieście. Dobre torby są zawsze w cenie. Dobrze, zbuduję ci to gospodarstwo. Jezu, ile można. Handluj. No właśnie, ona ma te torby. Torby rybaka, inkwizytora, narzędzia, wszystko. Same torby. To znów jest problem, że... No, musimy czekać, Huk wie ile. Huk wie ile. Właśnie, co do naszego jeszcze tutaj... naszego gotowania. Bo jednego nam brakuje, no nie? To też wiem, co to jest. Chyba. Poradryk ma coś tutaj. O grabarzach. Poradryku, chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o poprzednich grabarzach. Cóż, pierwszy grabarz pojawił się ponad 200 lat temu. Był młodym, niepoprawnym marzycielem i strasznym leniem. Spędzał długie dni na pisaniu wierszy, malowaniu pejzaży i graniu na harmonijce. Sami mieszkańcy wioski musieli go wyręczać i sami chować swoich nieboszczyków. Ciekawe. Tyle mi wiadomo. Znaczy się, o nim przeczytałem. No nie, no bo ty jakby nie przeczytać, Rodryku, jesteś stary jak świat. Teoretycznie od niego powinniśmy dostać questa, czy questa. Powinniśmy dostać przepis na krążki cebulowe, którego nie dostaliśmy. I nie wiem czemu. Czemu nie dostaliśmy od niego tego czegoś? Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Być może gdzieś tutaj jeszcze coś tu leży, ale... Czy tak było? Nie, no chyba nie. Otwórz. Piórko, nic. Jakaś skrzynia jeszcze. Narzędzia. Skrzynia niestety jest pusta. Znaczy, jest niedostępna. Definitywnie, no ten obraz jest nawiązaniem do Wiedźmina. Do trzech sióstr. Do trzech sióstr. No nic nie ma tutaj, kurczę. Nie wiem, czemu nie dostałem tego przepisu, no powinienem go dostać. O grabarzach. Łańcuchow, wiesz coś może o moich poprzednikach? Innych grabarzach? O tak, drugi grabarz był okropny. Wciąż pamiętam jego szpetną gębę, szeleszczący szept i wstrętny rechot. Ktoś nawet widział, jak gotuje i zjada mięso wycięte wprost ze zwłok. Wszystkich nas przerażał i szczerze go nie znosiliśmy. I to z wzajemnością. Kiedy wreszcie skończył swoją posługę 100 lat temu... głupie przejęzyczenie. Nie jestem aż tak stara. Wiem o nim z opowieści. Dobra, dobra. Wy nadal myślicie, że my jesteśmy głupi. A my nie jesteśmy głupi. Mądrze. Na swój sposób, ale mądrze. Wagnera już tu w ogóle nie ma. Z nimi też nie da nic pogadać. Jestem ciekaw, czy na przykład Digus coś nam by jeszcze powiedział. Kolejne zwłoki sobie tam lecą. Może Krezold nam jeszcze coś powie? Krezoldzie, powiesz nam coś, czy nie bardzo? O naszych poprzednikach. I to, że bez wykopania krzaka to my tędy nie przejdziemy. O grabarzach. Rezoldzie, znajdziesz chwilę, żeby opowiedzieć mi o innych grabarzach? Wolałbym nie, ale jeśli to jedyny sposób, żeby się ciebie pozbyć. Ostatni grabarz był porządnym człowiekiem, nie to co ty. Zaopatrywałem się w alkohol w mieście i razem go wypiliśmy.
Ilekroć się napruł, dostawał chyzia. Konałem ze śmiechu. Zaczynał opowiadać niestworzone historie o gadających czaszkach i innych światach. No właśnie, każdy ma coś do opowiedzenia na temat grabarzy. Idziemy do Digusa jeszcze. Pójdziemy do Digusa. Digusie, czy masz tam coś do powiedzenia o grabarzach? Czy nie masz nic? Handluj, nie. Ty nic o mnie powiesz. Może latarnik coś nam powie. Też nie. No to chyba nam nic nie powiedzą już. Tylko Kresult miał nam coś do powiedzenia. Może pszczelarz? Też nie. No to dziwne. No to dziwne. Ten też nic. No właśnie, tylko mieliśmy jeszcze iść do naszego kolegi, tego pseudohodowcy. On też ma jedną nogę. Gdzie on kurde jest, to ja nie pamiętam. A tutaj. Pasterz. Poproś o pomoc z duchem. Potrzebuję pomocy. Ma to związek z królową wampirów, o której mi powiedziałeś i... Czyżby zło jest już tak blisko? Rozumiem. Różo! Różo! Moja słodka wiewiórko, co się stało? Pora ruszać w bój, moja miła. Być może w mój ostatni bój. Przygotuj mój oręż i módl się za mnie. Ira, chyba trochę prze... To nie! Czy to znaczy, że spóźnisz się na kolację? To znaczy, że mogę polec w walce. Dzisiejszy wróg jest potężniejszy od tych, którym stawiałem czoła do tej pory. O nie, nie opuszczaj mnie. Cóż pocztę całkiem sama i co powiedzą nasi sąsiedzi? To mój święty obowiązek, kochana. Ruszajmy, grabarzu. Zgińmy jak bohaterowie. Stań ze mną. Możesz zatkować w każdej chwili. Tłumaczę ci to już trzeci raz. To tylko nieszkodliwy duch, którego musimy przekonać, aby mi pomógł. Prawdziwe zło często przyjmuje nieszkodliwe formy i uwielbia odwracać uwagę. I jeszcze mam ostatnio gości. Chociaż wcale nie zależy mi, by ktoś mnie odwiedzał. Spójrz, pasterz ma jedną nogę. Zaufasz nam teraz? To zależy od tego, jak stracił swoją nogę. Ja i kilku naszych dzielnych członków naszego zakonu polowaliśmy na dwa duchy. Polowaliście na duchy? On żartuje, nie słuchaj go. Jego nogę razem z dłonią i okiem zabrała pewna nieznajoma. Co ty? Więc bardzo dobrze rozumiem twoje nieobecne, lecz bolesne cierpienia. Pomóż nam wreszcie. Powiedz mi wszystko, co wiesz o kobiecie w czarno-złotym płaszczu. Była bardzo dumna i apodyktyczna. Jej głos był jak grzmot. Używała archaicznych słów. Od tych lat nie słyszałem, aby jakikolwiek żywy człowiek wysławiał się w ten sposób. Powiedziała, że mogę zyskać swoją nogę w miejscu zwanym mglistym trzestawiskiem. Proszę, odzyskajcie moją nogę z tego miejsca. Błagam was. Chociaż, jak już mówiłem, tak naprawdę mnie to nie obchodzi. Nie wiem, gdzie jest to mgliste trzęsawisko, ale słyszałem o nim. Jakieś 20 lat temu słynny uniwersytecki uczony Markis Theodor Senior znalazł tam księgę. Żeby chodziło o ojca Markiza Teodora Juniora? To była księga zła pełna mrocznej magii. Nazwali ją Necronomiconem. Markiz studiował ją w sekrecie i w końcu księga doprowadziła jego żonę do szaleństwa. Byłem egzekucyjnym giermkiem w dniu, w którym inkwizytorzy sprowadzili ich do ognia. Ryczeli jak dzikie zwierzęta, próbowali gryźć strażników i wykrzykiwali coś o prastarej klątwie. Jezu! Intuicja podpowiadała mi, że królowej wampirów tutaj nie ma, a to oznacza, że musi być na innym poziomie. No dobra. Smutna historia, ale zawiera wskazówkę. Markis Teodoro może wiedzieć, gdzie jest trzęsawisko. Mogę też spytać o to Klotyldę. Przez wiele lat mieszkała na bagnach. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Gra od Was Shiro. No my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper, bo jeszcze kilka z pewnością będzie mimo zakończenia fabuły. Trzymajcie się, hej hej!